Karol Borysy został powołany na Mistrzostwa Świata do lat 17, które zostaną rozegrane w Indonezji. Wychowanek Czarnych Otmuchów znalazł się wśród 21 piłkarzy wybranych na ten turniej przez Marcina Włodarskiego. Polacy zagrają w grupie T z Japonią, Senegalem oraz Argentyną. Młodzi piłkarze wiążą z tym mundialem duże nadzieje. Na pewno jest to trudna grupa, ale jedziemy właśnie taki kawał, żeby zagrać z tymi mocnymi przeciwnikami. Indonezja nie jest to raczej moim zdaniem dobre miejsce na Mistrzostwa Świata, ale no już tak już jest. Ale i tak jedziemy tam wygrać, zrobić jak najlepszy wynik. Każdy mecz na pewno będzie ciężki na Mistrzostwach Świata, ale wyjdziemy tak samo naładowani jak na ten mecz z Czechami i myślę, że poradzimy sobie. Cel stawiamy sobie jak najwyżej Mistrzostwo Świata, a jak będzie, no to zobaczymy. Mistrzostwa rozpoczną się 10 listopada i potrwają do 2 grudnia. W drugim dniu turnieju swój pierwszy mecz zagrają nasi reprezentanci z Japonią o 10. Paweł Stępin w kadrze seniorskiej reprezentacji Polski. Obrotowy Gwardii Opole dołączy na zgrupowanie w Szczyrku do swojego klubowego kolegi Piotra Jędraszczyka. 20-latek był na liście rezerwowych i został włączony do składu z powodu m.in. braku zawodników Energii Wybrzeża Gdańsk. Podopieczni Marcina Lijewskiego na właśnie trwającym zgrupowaniu przygotowują się do 2 sparingowych spotkań z Węgrami, które odbędą się 4 i 5 listopada odpowiednio w Segedynie i Begeszczapie. To nie koniec dobrych wiadomości z Gwardii. Najlepszym zawodnikiem 10. kolejki Orlen Superligi został Mateusz Wojdan, który w rywalizacji z Zepterem Legionowo rzucił 8 bramek. Pogoń Prudnik nadal bez porażki w grupie D drugiej ligi koszykówki. Zawodnicy Tomasza Michalaka pokonali we własnej hali ZK Mador Alnysę Kłodzko różnicą 41 oczek. Prudniczanie od początku mieli inicjatywę na parkiecie, a pierwsze punkty dla gospodarzy zdobył kapitan zespołu Grzegorz Mordzak. 46-latek przeżywa kolejną sportową młodość, gdyż w ostatnim czasie jest w czołówce punktujących zawodników ligi. Ktoś się pomylił w metryce, oczywiście nie, żartuję, ale jak ja to mówię, trzeba się dobrze prowadzić. I w cudzysłowie oczywiście, ale na pewno pasja i jednak zamiłowanie do sportu to jest najważniejsze. No i oczywiście, żeby kontuzje omijały, a na ten czas jako tako jest. Pierwszą kwartę Pogoń wygrała 28-17. Do przerwy jej przewaga wynosiła aż 25 oczek, co było pewnym zaskoczeniem, gdyż do tej pory koszykarze z Kłodzka ponieśli tylko jedną porażkę w lidze. Przyjezdni nie potrafili sobie poradzić z dobrą dyspozycją m.in. Tomasza Prostaka, który był bezbłędny w rzutach za 3. To właśnie rozgrywający zdobył najwięcej punktów w tym meczu dla gospodarzy – 18. Ostatecznie Pogoń Prudnik pokonała koszykarzy z Kłodzka 105-64. Dobra koncentracja, wpadło parę rzutów na początku. Wiadomo, te powietrze trochę z nas zeszło i trzymaliśmy jednak ten poziom, szczególnie rzutowy, w tym meczu i dzięki temu na pewno zbudowaliśmy przewagę. Ten wynik w 100% nie odzwierciedla potencjału jakby mojej drużyny, natomiast no, trzeba tutaj uchylić czoło przed potencjałem drużyny z Prudnika i ja bym bardziej upatrywał, że my ten mecz przegraliśmy w obronie, a nie w ataku. Prudniczanie obecnie są liderami w swojej grupie z kompletem zwycięstw na koncie. Szanse na przedłużenie tej serii będą mieć z WKK 2 Active Hotel Wrocław w najbliższą sobotę. Start meczu o 17:30. 26 zawodników rywalizowało w Mistrzostwach Kędzierzyna-Koźla w szachach szybkich amatorów. Nie są to tylko zawodnicy z naszego miasta, z Kędzierzyna-Koźla, również m.in. z Nysy, Sukowic i innych okolicznych tutaj miejscowości. Także bardzo cieszy nas tak liczna frekwencja. W turnieju mógł wystartować każdy, zarówno zawodnicy z większym, jak i mniejszym doświadczeniem. Gram już od 50 kilku lat. Byłem już też mistrzem hetmana Kędzierzyn-Koźle. Grywałem tutaj w Mistrzostwach Miasta, już raz wygrałem taki turniej. Gram niespełna już 1,5 roku. Szachy pozwalają mi się bardziej skupić, lepiej przy tym myślę i lepiej to mi wychodzi też w nauce. Ja gram od 7-8 roku życia. No i szachy to tak, no po szkole wiadomo, fajnie coś się zająć czymś. Rywalizujący grali w systemie każdy z każdym. Szachy szybkie charakteryzują się tym, że podczas rozgrywki każdy z zawodników ma po 15 minut na swoje ruchy. Mistrzem w tej odmianie tego sportu został zawodnik gospodarzy Szymon Bielański. Pucharów taki jak ten mam już w domu około 20, więc no, planuję ciągle jeździć na turnieje i się rozwijać. Podium uzupełnili Maciej Kowalski ze Strzelec Opolskich i Bronisław Wasik z Kędzierzyna-Koźla.